Ja już opróżniłem swoje magazyny, a jak to wygląda u was? Nawet jakieś łobuziaki już tu mi zdążyły jakieś graffiti porysować. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na poranny przegląd rynków. Platforma TradingView i wykres kontraktów na Bitcoina na giełdzie BitMEX. jest sprzedałem wszystkie kryptoluty, jakie posiadam. Zostawiłem sobie jedynie Litecoiny z programu Emerytura za Litecoiny. No, jeszcze na emeryturę się nie wybieram, więc to jeszcze nie ten czas. Dlaczego sprzedałem? Eee, może zanim do tego dojdę, to może powiem jaki był ogólny wynik. No w sumie z zainwestowanego kapitału 30% zysku. No nie ma to jakiejś rewelacji, no też źle nie jest. Ja jestem bardzo zadowolony, bo kwotowo to jest dobra suma. Większość było sprzedawanych na zysku i to dość dobrym. Część było na stracie. Szczególnie te klipy, które tutaj miałem niżej. Sztuczna inteligencja i te sprawy. Na szczęście tam bardzo mało zainwestowałem. Bardzo mały kapitał, więc te straty były... E, Małe w porównaniu do zysków, gdzie głównie jednak inwestowałem w kryptowaluty stop 10, no i one dały dość dobrze zarobić. Wczoraj zastanawiałem się, czy sprzedawać, czy nie. Jak wygląda sytuacja? Przyglądałem się wykresowi. Były próby odbicia wczoraj na bitcoinie. No niestety nieudane. I dzisiaj wygląda sytuacja tak, że zeszliśmy już do 9000 dolarów za bitcoina. Wczoraj te próby odbicia na bitcoinie takie słabe, i co dalej? <kuh> Ogólnie, trochę plan musiałem zmodyfikować. Dlaczego? Omawiałem wcześniej tutaj te poziomy. Że ten poziom tutaj jest bardzo ważny, czyli szczyt tej świeczki czerwonej i ten poziom tutaj. Zacząłem sprzedawać, zanim weszliśmy dołem, bo zobaczyłem, że niestety na rynku jest duża słabość i reszta kryptolud leci jeszcze bardziej niż Bitcoin. Jak Bitcoin tutaj spada na przykład gdzieś 1,6%, to Bitcoin sześć 6%, Bitcoin jest 10 Cardano 7%. Tron 9, <laughs> więc doszedłem do wniosku, że będę czekał dalej, aż wyjdziemy dołem. Albo nawet jak przebijemy 9000, no to. Te kryptołoty, które mam teraz na dobrym zysku, przemienią mi się w stratę. Ważny jest ten poziom 9000, który był wcześniej sufitem. No teraz taka podłoga na strychu. I jak zostanie przebite, to dopiero to będziemy jakiś paniksel się rozwinie. Na razie jeszcze nie przybiliśmy kursu odbiu od tego miejsca, no ale wygląda wszystko bardzo niebezpiecznie. Jak zobaczymy sobie na wykresie godzinowym, no to kurs odbił, ale na razie nie ma jakiegoś spektakularnego odbicia. Czyli jest ryzyko, że te 9000 pęknie. Jest szansa oczywiście, że teraz jakieś odbicie pójdzie większe. I to moja sprzedaż okaże się, że sprzedawałem może trochę za wcześnie. Ale trzeba chronić kapitał i jeżeli bym nie sprzedał wczoraj, to dzisiaj już bym tego kapitału miał z 10% pewno mniej, a może nawet jeszcze mniej, więc zarobionego. Więc szkoda było dla mnie czekać. Złoty krzyż. Ostatnio byłem nastawiony pozytywnie i mówiłem przez cały czas, że jest pozytywnie. Ale tak, nie przebiliśmy tego poziomu. 10500. Mówiłem, bardzo ważny poziom. Musimy przebić wcześniejszy lokalny szczyt. Ten poziom nie został przebity. No, poza tym został nam jeszcze poziom tej linii trendu spadkowego dużego trójkąta. No i jesteśmy bardzo blisko tego poziomu. Jest też duża szansa, że będziemy testowali ten trójkąt od dołu. Gdyby tak było, to mój zysk by się przerodził w stratę. Kolejna sprawa. Koronawirus dotarł do Europy Czyli do Europy już było, ale mocno się rozwijał we Włoszech i zaczęła się lekka panika na rynkach. Popatrzymy sobie na rynki akcji. Doszliśmy do drugiego wsparcia. Druga linia trendu wzrostowego na SP. Tutaj mamy próbę odbicia na NASDAQu. Też mega spadki. DAX. Luka Bessy i lecimy w dół. WIG20. WIG20 przebił 2000 punktów. Ja sobie tutaj oznaczyłem, że to oznacza Bessę. Popatrzymy sobie na wykres tygodniowy. No i dla mnie jest to znaka, że weszliśmy w Bessę na giełdzie warszawskiej. Część ludzi chce już kupować akcje. Dopiero weszliśmy w Bessę, więc to może potrwać kilka miesięcy z roku, a może nawet kilka lat. Więc to bym się uzbroił trochę w cierpliwość, Ja na razie będę sobie czekał i obserwował, co się dzieje. Spółki gamingowe zaczęły mocno lecieć. Wszystko praktycznie spada. Złoto poszło w górę. Złoto poszło w górę i to dość mocno, chociaż wczoraj też zaliczyliśmy korektę. No i złoto też może. Zaliczyć sporą korektę, nawet srebro zaliczyło większą korektę, dlatego na srebrze zamknąłem długą pozycję, jaką miałem zlewarowaną, inkasując zysk. Noszę na że trzeba chronić kapitał i realizować zyski. Pozycja zlewarowana codziennie pobierane są opłaty za słapy. Szkoda trzymać i nie realizować, bo no ryzyko jest, że jak będzie paniksel, a jeszcze nie mamy na rynkach, paniksel jeszcze nikt nie powiedział. Mediach, że to jakaś panika, że to jakiś, jakiś kryzys, bezsa. Także tu jeszcze to wszystko przed nami. A na krypto, tym bardziej na krypto. Krypto to część osób uważa, że to safe heaven, i tutaj ludzie się przerzucą z giełdy na krypto. Tutaj, jak pójdą większe spadki jeszcze na giełdach, nie wiem czy teraz pójdą czy nie, jakby poszły, to de facto wszystko może polecieć nawet złoto i srebro może. Mam spać, więc e, trzeba zabrać sobie z tego sprawę. Zostawiłem sobie tylko spółkę Neuka, która jest spółką medyczną. No, na razie nic się tam wielkiego nie dzieje, nawet lekkie spadki są. Nie reaguje na koronawirusa za bardzo w żaden sposób. I zostawiłem spółki wydobywcze złota. No, myślę, że w dłuższej perspektywie dadzą dobrze zarobić. No, płacą też dywidendy, więc e, nawet jak spadnie niżej. Jest takie ryzyko, to pewno będę starał się raczej dokupować niż sprzedawać. A teraz zmagazynowałem kapitał na, na wchodzenie, czyli trzeba się uzbroić w cierpliwość. Pomimo tego, że tam inflacja zacznie szaleć dość mocno, to jednak ci, którzy będą mieli kapitał, będą mieli za co kupić. A dlaczego ludzie będą sprzedawali? No Dlatego, że no sprzedawali raz, że inni sprzedają, to też będą chcieli sprzedawać. A dwa, dlatego, że. Będą potrzebowali pieniądze na podstawowe potrzeby. A okaże się, że nagle podstawowe potrzeby mogą wzrosnąć kilkukrotnie. Tak jak maseczki już wzrosły na przykład 7-10-krotnie cena maseczek. Od tego momentu, kiedy ja kupowałem, jeszcze nie używałem, ale mam nadzieję, że nie będę musiał używać. Ale cena już jest abstrakcyjna. Można było kupić za 15 zł za opakowanie 50 sztuk. Mówiłem o tym w jednym filmie już dawno, dawno temu o maseczkach. Jak wygląda sytuacja. No i jakby przez cały czas ten scenariusz się nam rozwija. <coughs> Negatywny. Jeżeli chodzi o Włochy, no to Włochy to jest chyba drugi albo trzeci kraj najczęściej odwiedzany przez turystów, czyli tam bardzo duża wymiana jest ludzi. Przyjeżdża, wyjeżdża z Polski, ta masa przylatuje, przyjeżdża pociągami, samochodami, więc no, jest duża szansa, że też tego wirusa mamy już w Polsce. A w Polsce, czy w krajach europejskich, to nie będzie tak wyglądało kolorowo, jak w Chinach, gdzie tam ludzie są tacy bardziej karni i posłuszni i, i raczej słuchają się temu, co państwo mówi, tylko jest trochę inaczej. I tutaj jak będzie, zacznie się panika, to będzie jakiś ran na banki, na, na sklepy, Pustki, w sklepach, no to co można zobaczyć we Włoszech, w tych miastach, gdzie tam już jest sporo zachorowań, że nagle nie ma w ogóle produktów w sklepach. Wiele osób uważa, że Chiny to taki trzeci świat, brudacy, nie znają się, zero technologii. To właśnie radzę, żeby się przejechali, zobaczyli, jak to wygląda naprawdę i że tam w ogóle medycyna jest na słabym poziomie. I sobie porównali, jaka jest tam i jak wygląda tam technologia, jak w Polsce. I jak Polska jest przygotowana do koronawirusa? Gdyby u nas coś takiego wybuchło, to jakby to u nas wyglądało? Bo sporo ludzi gdzieś tam lubuje się wyglądania jakichś filmików, jak to pałują Chińczyków, którzy nie chcą założyć maski albo zarażają innych. I mówią, że to Chiny za mordyzm i tak, jak to można tak robić, wolnych obywateli połować? A jak się to dzieje w Polsce, jakby się tak zdarzyło w Polsce, to byliby pierwsi za tym, żeby społować kogoś, kto nie chce założyć maseczki, albo od razu do kwarantanny. A już całą masę czytałem komentarze, żeby nie wpuszczać w ogóle ludzi, co byli w Chinach, w Korei, we Włoszech, nigdzie w ogóle pozamykać ich wszędzie. Czyli punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To jest takie zerojedynkowe podejście. Uważajcie na to, szczególnie. W inwestycjach na giełdzie, bo jeżeli pójdziecie tym tokiem myślenia, to zawsze jesteście w błędzie. Co by się nie działo, używacie tego, tego samego argumentu na uzasadnienie dwóch przeciwnych tez. Jeżeli tak było w przeszłości, no to niestety jesteście zero-jedynkowi. No jak większość ludzi zresztą, bo no tak jesteśmy też skonstruowani i nie zauważacie tego, że tym samym argumentem udowadniacie dwie przeciwstawne tezy. Dobra. Wróćmy do tego, co się dzieje na rynkach. No, testujemy 9000. To wsparcie na bitcoinie. No, jeżeli padnie, to może się tu uruchomić większa lawina, i jak najbardziej testowanie będzie kolejny poziom 8400, czyli tutaj linia trendu wzrostowego. Jeżeli kurs by zaczął rosnąć, będę kupował. <laughs> No na razie do Halwingu nie zamierzam, ale jak widzicie, staram się dopasowywać do sytuacji przez cały czas. Jak w 2019 roku sprzedałem, bo doszedłem do wniosku, że już nie ciągnie wyżej. Tak teraz też doszedłem do wniosku, że no nie przebiliśmy lokalnego szczytu z zeszłego roku, który i tak był niżej niż szczyt w ogóle minibańki bańki zeszłego roku. Pokażę jeszcze może jak wyglądał wyglądała sprawa przed halvingiem i po halvingu wcześniej. 2012 rok, pierwszy halving, 26 listopada. Zasadniczo do halvingu kurs rósł, że przejdźmy na wykres dzienny. Do halvingu kurs nam rósł jeszcze wcześniej. No i potem jakieś wypłaszczenie. Po halvingu nic się wielkiego nie podziała jakaś korekta przed wypłaszczeniem i w górę. Wszystko było fajnie, trend wzrostowy utrzymany, idziemy w górę na ATH. 2016 rok, drugi halving, 9 lipca. Szczyt przed halvingiem, już mieliśmy granie pod halvingiem, ludzie nauczyli się już. Wcześniej tak było. Nauczyli się gramy pod halving czerwiec, 18 czerwiec już był szczyt, czyli prawie miesiąc wcześniej. Korekta przed całym halvingiem i po halvingu jeszcze zjazd mega. Praktycznie od góry, od szczytu, tutaj do dołu to jest 37% zjazdu na bitcoinie. Na Reszta krypto poleciała jeszcze bardziej. Jak jest teraz? Teraz spodziewałem się, że jeszcze pociągniemy w górę przed halvingiem. Dojdziemy do, przebijemy ten lokalny. Szczyt. Nie wiem, do jakichś 12 tysięcy może zaatakujemy ten lokalny szczyt. Zjazd, i potem jeszcze ewentualny zjazd. No ale może się zdarzyć, że już nie będzie nowego szczytu. Nawet jakby był, to już beze mnie. Ja na razie poza rynkiem jestem. To duża szansa, że tak jak ostatnio było, będzie przed hardingiem spadek, czyli realizacja zysków. Część już nauczona z poprzednim. Poprzednim halvingiem zaczęła realizacja zysków wcześniej. No tak ludzie działają, a to ja będę pierwszy. No i może się zacząć, a to akurat koronawirus przyspieszył wszystko, że te spadki zaczną się wcześniej. I poczekam sobie do halvingu, co się będzie działo. Bo ten halving może być trochę zupełnie inny niż te wcześniejsze. Już tutaj mieliśmy Złoty Krzyż. Mówiłem o tym, to są tylko historyczne wskaźniki, średnie. Niczym nie przeszkadza, żeby to ta linia nam zawinęła i zaraz był Krzyż śmierci. Dlatego taki plan na teraz, granie pod halving, według mnie w obecnych okolicznościach przyrody jest bardzo niebezpieczne i ja pod to nie gram. Jak ktoś chce, może oczywiście sobie pod to grać. Dobra, wracając do tego wykresu, gdzie tych kresek jest tak dużo. Wysuwając sobie taką linię trendu spadkowego, która pokazuje nam, że. Od 13 lutego spadamy. No te spadki nam się przyspieszyły. Ostatnio weszliśmy dołem, przebiliśmy tą świeczkę, tą czerwoną, która była jednocześnie szczytem i dołkiem. Mówiłem, że wyjście górą albo dołem może przyspieszyć nam spadki albo wzrosty. Nie na 100%, ale tak może być. Od razu po przybiciu doszliśmy prawie do 9000 i przetestowaliśmy to wsparcie, więc robi się mega niebezpiecznie. Dominacja bitcoina nam zaczęła spadać, czyli, czy w sumie rosnąć, przepraszam, nie spada, tylko rosnąć, czyli reszta kryptowalut spada szybciej niż bitcoin. Porzućmy sobie takie kartano, dzisiaj prawie 8% wzrost yy spadku. A przy okazji. Hmm, tych moich sprzedaży mam pewne wnioski odnośnie kryptowalut, które jak fajnie działały, a które nie działały, więc tak. Cardano. No, Cardano niestety nie za bardzo działało i miałem problem, żeby przesłać Cardano na giełdę. W końcu się udało, ale problemy były. Więc w obrębie kryzysu a to nie był żaden jeszcze panic sell. W obrębie kryzysu nie bardzo się sprawdziło. Wszystkie krypto, które mają w nazwie Bitcoin, czyli Bitcoin Cash, Bitcoin Slow, Bitcoin Gold. Niestety jest ten problem. No Bitcoin też może nie tutaj mniejszy, ale jest ten problem, że bloki są co 10 minut i bardzo dużo potwierdzeń przeważnie chcą, żeby e, giełdy, żeby transakcja została zaksięgowana na Bitcoin SV i na Bitcoin Gold. To mamy spore spadki. więc to może jeszcze przyspieszyć, bo zanim ludzie prześlą na giełdy, i zanim będą mogły, mogli sobie zrealizować sprzedaż, to cena może być dużo niżej, więc trzeba było dużo wcześniej. Więc Bitcoin, wszystkie krypto związane, w które mają słowo Bitcoin, niestety też nie zdały egzaminu w obrębie takiego małego mini kryzysu, bo przesyłanie ich jest mega problemowe. Giełdy wymagają dużo potwierdzeń. Bitcoin Cash mniej, ale jednak też 10 minut na jeden blok to jest bardzo dużo. Co dalej? BNB. BNB nigdzie nie musiałem przesyłać, bo już miałem na giełdzie. Ale widać, że BNB szczyt 2019, 23 czerwca, 39, teraz doszliśmy tylko do 27. Wiem, że dopiero początek roku i że wszystko się może rozkręcić. No tak, ale na razie ta pierwsza fala i ta korekta no, wygląda niebezpiecznie. Dasz. Dasz niestety też. E, Pomimo tego, że teoretycznie szybko przelewy doszło chodzą, to w praktyce musiałem sporo czekać, żeby przesłać dasz. Jedno potwierdzenie było, a potem mieliło dość długo. Więc dasz też tak średnio się sprawdził. Eos też problem z przelewaniem. Też sieć się pozapychała, nie dało się wysłać. Ale można było to też obejść poprzez inny portfel, jeżeli macie krypto na portfelach, gdzie macie dostęp do kluczy prywatnych. Więc nakręciłem filmik odnośnie portfeli, więc łatwo wtedy możecie sobie manewrować tym wszystkim. Czyli EOS też tak średnio. ETC nie było większego problemu, tutaj nie ma dużej obciążenia sieci. ETH. No ETH też nie do końca się sprawdził, dlatego że pomimo nawet dużych opłat, Transakcje wracały i nie chciały zostać zrealizowane, czy samego ETH, czy tokenów opartych na ETH. Dopiero przy zwiększeniu dość sporym opłat, no nie jak aż takim jak na bitcoinie, nie, tam o wiele mniejsze te opłaty są, ale jednak z automatu ta opłata nie była dobrana odpowiednio i musiałem to ręcznie zwiększać, więc ETH też tak średnio sobie poradził. Litecoin, no Litecoinie to nie było jakiegoś problemu większego, a tam się za wiele nie dzieje. Litecoin w miarę ok, Tron. Na Tronie też nie widziałem większego problemu, ale Tron widać słabo wszędzie. Tron raczej też... nie, raczej spokojnie wszystko było. To Monaco akurat jest tokenem ETH, więc przesuw Monaco jest związany z ETH, tak samo jest z BAT. Chainlink tu nie kojarzę problemów. Tezos Też nie kojarzę NEO. Neo też, ale tu też mało się dzieje na no Neo. też rzeczy było bezproblemowo. Gaz do Neo to jest to, co Neo. Monero. Monero akurat miałem na giełdzie. Tutaj nie musiałem przelewać przelewać, bo z Monero już problemy kiedyś wcześniej miałem, więc Monero ogólnie jest problemowym tokenem. Zikes raczej nie było problemów engine. E Engine jest tokenem, chyba ETH. Nie jestem teraz pewien tego. Tak. No to te same problemy związane co z ETH. XRP. XRP nie było problemu błyskawiczny. Przelew był. No i reszta. Reszta to już coraz gorzej było. Znaczy coraz gorzej pod tym względem, że cena już była niska. Atom. No niestety już spadł poniżej mojej ceny wejścia, ale chyba mi się już udało sprzedać powyżej albo coś w okolicy. Jesteśmy w tym kanale wzrostowym, ale nie udało się przebić trzeciej linii trendu spadkowego. Może się okazać, że wyjdziemy dołem z tego kanału. Nano. No też nurkuje. Zasadniczo wszystko nam tutaj nurkuje. O, taki token 888. Tutaj go nie mam, udało, udało mi się na nim dobrze zarobić. Bo trochę go dokupiłem w międzyczasie. No i tam dywidendy były całkiem spore, więc zysk na tym był chyba z 200%, może nawet więcej. Cena samego tokenu rosła jeszcze, także to było ok. Dobra, to tyle odnośnie moich operacji na krypto. Pożegnałem się na razie z krypto. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie jest, jak jest. Zamieniłem to na stablecoiny TrueUSD i USDC, nie na Tethera, no do Tethera mam jakiś kiepski sentyment i uważam, że już mniejsze ryzyko w tych innych stablecoinach niż Tether, który też jest dodrukowywany, tak jak dolary amerykańskie, więc można się zdziwić pewnego dnia. Dobra, a co się dzieje na walutach? EuroUSD do góry. Dolar nam się tutaj osłabia. A złotówka. No, złotówka nam się będzie osłabiała w stosunku do euro. W stosunku do dolara to raczej stoi tu w miejscu. Do franka, bo przebiliśmy 4,05 i tendencja jest wzrostowa, choć korekta może być spokojnie w najbliższym czasie. Punkt do, do złotówki też idzie nam lekko w górę. Giełdy. No, giełdy potwierały się tak w okolicy ostatnich zamknięć, ale widać, że no jest szansa, że jak ten koronawirus będzie nam się rozwijał to spadniemy niżej. Jest kolejna sprawa, która będzie taką drugą falą to, że nie pracują te zakłady w Chinach albo pracują na pół gwizdka. i to, że coraz większy problem jest z zakładami gdzieś teraz już we Włoszech a może jak się to rozwinie to nawet w całej Europie no że się odbije to negatywnie na ekonomii, a zakłady w całej Europie czy w Stanach, czy ogólnie na świecie mają problem z dostawami z Chin. Więc Też stoją, obogańczają produkcję, bo nie ma półproduktów. Kolejna sprawa biura podróży. No to spodziewam się jakiś bankructw. no niestety ludzie coraz mniej korzystają i boją się, odwołują loty linie lotnicze, kolejne, które będą miały gigantyczne problemy. No i tu można by tak wyliczać i niestety to się przełoży na większość rynków. Nasdaq też tak słabo. DAX otwarcie z luką Bessy no i ciągniemy w dół. WIG próba Odbicie, ale powiedziałem, że tutaj te 2000 to dla mnie była znaka Bessy i weszliśmy w Bessę na warszawskiej giełdzie. Choć cały czas czytam, że niektórzy kupują akcje i chcą teraz kupować akcje. Jak wchodzimy w besce, to nie tak na 5 minut czy na 15, tylko zobaczmy no, sobie na wykres 2007 roku. Październik, początek besy, gdzie był szczyt, a koniec dołek, luty. Październik 2007 roku, a to mamy luty 2009 roku. No czyli prawie półtora Roku spadków, jeżeli to były jakiś lokalny szczyt, loty 2018, no to teraz mamy luty 2020, już minęły dwa lata. Tylko sytuacja się trochę zmieniła, bo to jest to, co też mówiłem wcześniej, że jak będą spadały amerykańskie giełdy, to Polsce, pomimo że jesteśmy bardzo nisko, to spadniemy jeszcze bardziej. No i tak też to widać, że WIG zalegował o wiele bardziej niż Stany. Jak Stany będą dalej leciały, to WIG będzie dalej spadał. Więc tutaj szukałbym raczej odbicia wtedy, kiedy, zobaczmy, kiedy Stany odbiły. S&P po 2007 wrzesień i odbicie nastąpiło w marcu 2009, a WIG odbił w lutym 2009, czyli WIG już zaczął odbijać wcześniej. Faktycznie, tak jak też wcześniej zaczął spadać, bo tutaj mieliśmy szczyt październik 2007, a SP, szczyt w sumie też październik. Podobny zaczął spadać, ale WIG zaczął odbijać wcześniej. Ale poczekałbym jeszcze z tymi zakupami, bo e, tak naprawdę w Stanach to dopiero ogłosimy kryzys, jeżeli kurs spadnie bardziej niż 20%, a 20% to będą właśnie przebicie tej kolejnej linii trendu wzrostowego. To już nawet będzie 25% wtedy. 20% to dopiero jak zejdziemy do 2600-650. Te rejony, więc tu jeszcze długa, długa droga. Dobra, czyli tak to wygląda na rynkach. Zobaczmy transport. Transport jest takim. Wskaźnikiem na tym, co się dzieje w i wrócił do trójkąta, czyli bardzo no, negatywny to jest sygnał dla tego, co się dzieje na rynkach. Zobaczmy spółki złota jeszcze. O, ale jeszcze taka Tesla. Tutaj cała masa ludzi już powtapiało na szortowaniu Tesli i myśli, że tak łatwo się szortuje, a Tesla utrzymuje poziom w okolicy 800 dolarów. I pomimo tego, że takie duże spadki są, to ktoś może sobie na przykład pompować Teslę. A czemu nie? Kto mu zabroni? Albo Space Virgin też jest na bardzo wysokich poziomach. Co nie znaczy, że tak zaraz spadnie. Dobra, ale nas interesuje bardziej spółki złota. No i tutaj zaliczyliśmy jakąś korektę, i ta korekta na tych spółkach złota Newmont, Barrick czy AngloGold może nam się trochę rozwinąć złoto. Trend zostawy, ale korekta jak najbardziej może być. Teraz w opozycji do akcji ładnie idzie w górę i srebro również. Jak sobie jeszcze na miedź. Ten mamy też taki wskaźnik, zaczyna nam spadać. 2,47 to już będzie bardzo źle, jak spadniemy. I ropa. Spadek poniżej 50 dolarów. To już pokazuje maraz ogólnie na rynku i to, że gospodarki coraz bardziej stają. Coraz mniejsze zapotrzebowanie na ropę. No widzę to. Na razie nie nieciekawie. Może to będzie szybka piłka, szybki kryzys, szybki dół i potem spokojnie będziemy sobie powolić w górę, ale wolę to przeczekać w keszu niż patrzeć, jak gdzieś zyski mi uciekają. I nagle z zysków powstają straty. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę. Do usłyszenia i do następnego razu.